Przeszło 800 lat temu Franciszek z Asyżu uzyskał od papieża Honoriusza III odpust zupełny dla każdego, kto odwiedzi Porciunkulę. Nad wejściem jest napis: Hec est porta vitae aeternae. To jest brama życia wiecznego. Bo to jest miejsce, gdzie dopełniło się powołanie Franciszka. To tam, pod wpływem działania Bożego, wykrzyknął z głębi serca, odpowiadając na usłyszane słowa Ewangelii. To jest to, czego chcą. To jest to, czego szukam. I to jest to, czego całym sercem pożądam. Kiedy Franciszek zebrał ludzi do tej kaplicy, powiedział: Moi bracia, moje siostry, chcę was wszystkich wysłać do raju. Gorąca troska o zbawienie człowieka ujawniła się Franciszka wyproszeniem odpustu zupełnego dla tych, kto wejdzie do kościółka Porciunkuli. To miejsce bowiem mówi nam nie tylko o pewności życia wiecznego, ale też o przebaczeniu. Bo Franciszek miał w sobie to przekonanie, że jest to miejsce absolutnego przebaczenia. Tak, jak on sam na tym miejscu doświadczył pełnego usprawiedliwienia przez Jezusa, tego daru pragnął dla wszystkich, którzy tam wejdą. Ponieważ brama Porciunkuli u Matki Boskiej Anielskiej w Asyżu jest bramą życia wiecznego. I dzisiaj wspominamy tamto wydarzenie i dzisiaj wielbimy Matkę Bożą Anielską z Porciunkuli. I oto 5 lat temu, 2 sierpnia, o godzinie 9:37 przeszedł przez bramę życia do wieczności świętej pamięci kardynał Franciszek. Choć to działo się w klinice krakowskiej, to jednak wiara nam podpowiada, nie tylko wyobraźnia, że Franciszek z Krakowa przeszedł przez bramę miłosierdzia w tej oto tu Porciunkuli. Bo to jest miejsce, które wybrał Ojciec Przedwieczny, aby objawiło się tutaj Boże miłosierdzie. Tak, bo gdy przed wiekami nadeszła pełnia czasu, jak słyszeliśmy w liście do Galatów, Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegli prawu, abyśmy mogli otrzymać przebrane synostwo. Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteśmy niewolnikami, lecz dziećmi Bożymi. I Bóg bogaty w miłosierdzie na przełomie wieków wybrał to miejsce i przez posłannictwo pokornej siostry Faustyny przekazał światu orędzie, że ludzkość nie dozna uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Bożego miłosierdzia. I to miejsce stało się świętą przestrzenią, której Jezus miłosierny przez posługę Jana Pawła, który podjął przesłanie siostry Faustyny i niesie go światu, przesłanie, że w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. I na tym boskim szlaku miłosierdzia
postawił w naszych czasach Franciszka z Krakowa, który jak tamten z Asyżu, idąc za Bożym natchnieniem, stanął przed nami i wołał z całego serca: Jezu, ufam Tobie. I zapatrzony w oblicze Pańskie, kontemplujący Jezusowe rany na rękach i nogach, wchodzący w tajemnicę wody i krwi, wypływającej z Jego przebitego boku, jako znaku miłosierdzia, wzywał nasz pasterz do niezachwianej ufności w miłość miłosierną. I kardynał Franciszek stawał się wiernym apostołem miłosierdzia, gdyż od lat dziecięcych, młodzieńczych i w życiu kapłańskim i biskupim okazywał się prawdziwym człowiekiem miłosierdzia i czytelnym znakiem człowieczeństwa i apostolstwa miłosierdzia w życiu i posłudze kardynała Franciszka jest to sanktuarium, bo w blasku słynącego łaskami obrazu Pana Jezusa i przy grobie świętej siostry Faustyny uczył się być miłosiernym przez wytrwałą modlitwę, przyjmowanie Słowa Bożego i pouczenia zawartego w dzienniczku siostry Faustyny, a także przez otwarte serce i ofiarne ręce służył Chrystusowi obecnemu w drugim człowieku. A zatem Franciszek z Krakowa, otwarty na rozpoznawanie znaków czasu, uważnie wsłuchiwał się w słowo dobrej nowiny i podjął się zadania, aby bogactwo orędzia mogło docierać aż na krańce świata, a przybywający tu pielgrzymi mogli czerpać ze źródeł miłosierdzia. I tak powstała ta bazylika, tak powstała krakowska Porcjunkula, której fundatorem i budowniczym jest ksiądz kardynał Franciszek. I serdeczna wdzięczność należy się Franciszkowi z Krakowa. Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, aby dzisiaj, okazując wdzięczność księdzu kardynałowi, byśmy odczytali treść tego widzialnego znaku. Pomyślmy o tym dzisiaj, w piątą rocznicę odejścia księdza Franciszka, kardynała, do nieba. Przeszedł przez bramy miłosierdzia do dom Ojca. Jest tutaj brama. I wrócił tam do nieba, niosąc w darze owoce swojej pasterskiej posługi wyrażone w znakach, tutaj mający swoje miejsce. Jakież to znaki mówią nam o tej jakże wspaniałej obecności, obecności miłosierdzia Bożego w tej naszej krakowskiej Porcjunkuli. I są nimi ołtarz pełen Eucharystii, którą składał z ofiarą kardynał Franciszek, łącznie z ofiarą swojego życia, naznaczonego cierpieniem. Tabernakulum z ciałem pańskim, którym karmił pielgrzymów, ambona, której głosił orędzie miłosierdzia, konfesjonały,
miejsca tajemnicy przebaczenia i pojednania, do czego wzywał szafarz sakramentu ksiądz kardynał. Kamień z Golgoty, znak całkowitego oddania życia w ofierze. Osobiście wmurował ten kamień przy wejściu, przy bramie miłosierdzia. Znakiem również jest pobliska kaplica wieczystej adoracji, jako przedłużenie w czasie i w przestrzeni spotkania z Mistrzem w Eucharystii. Ale zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Słowa uwiecznione w metalu wprawdzie, ale żywe w sercach wszystkich, którzy za świętym Janem Pawłem II i kardynałem Franciszkiem zanoszone są do Boga Ojca Miłosiernego. I wreszcie obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Jako znak obecności Matki, która w tajemnicy zwiastowania, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, została Matka obdarzona Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czy widzimy te znaki? Niech one nas pobudzają do wielkiej wdzięczności i starajmy się je odczytywać, bo one nam pomogą przeżywać tę wielką tajemnicę, która również tutaj jest objawiona światu. W tym naszym miejscu, tej naszej porcjonkuli. Dlatego, kochani moi, idźmy teraz, a razem z Matką Bożą, z naszymi patronami, świętą Faustyną, świętym Janem Pawłem Wielkim, do ołtarza Pańskiego i tej naszej porcjonkuli, składając dziękczynienie Bogu Miłosiernemu za życie i posługę kardynała Franciszka, prośmy o dar wyniesienia go do chwały nieba. Niech się tak stanie. Amen.